Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na przegląd katalogu listopadowego. Już katalog wchodzi w klimat świąt, klimat właśnie prezentów. Także jak też możecie zobaczyć tutaj na okładce, mamy już tytuł Jak zostać mistrzem prezentów. Katalog standardowo obowiązuje od do 30 listopada do godziny 21. Do tego katalogu też jest jeszcze taki dodatkowy katalog, można powiedzieć prezentowy. Także jeśli jesteście ciekawi, co się pojawiło w tym katalogu, to zapraszam Was na przegląd. Zaczynamy od przeglądu tego takiego dodatkowego katalogu z takimi pomysłami na prezenty świąteczne. I tutaj na pierwszej stronie mamy piżamki świąteczne dla całej rodziny. Do tego mamy skarpetki, takie też z takimi śmiesznymi pierniczkami, ciastkami. Tutaj też są męskie, damskie i dziecięce. Piżamy kosztują 120 zł, dziecięca piżamka 80 zł, a skarpetki są po 12 i 13 zł. Wszystkie te piżamki mają takie same spodnie, czerwone góry, tylko tutaj się różnią motywy. Następnie przechodzimy, tutaj mamy bombki, zestaw trzech bombek, takich białych z czerwoną wstążką. Też fajnie wygląda, to też jest fajna opcja właśnie, żeby dać komuś na prezent, dlatego że to jest zapakowane w pudełeczko. Tutaj też w tamtym roku widziałam, że też było to, to jest taki dywanik pod choinkę i chyba był nawet taki sam, czerwony, z napisem Merry and Bright. A na tej stronie mamy cały zestaw, możemy sobie zakupić. Tutaj jest zapach Winter Spice i jest to zapach pomarańczy, goździków i tonkowca wonnego, czyli taki, można powiedzieć, typowo zapach taki kojarzący się ze świętami. Ja bardzo lubię ten zapach, więc mi się on bardzo podoba. No i dodatkowo też czerwony kolor, który jest takim, można powiedzieć, najbardziej takim kojarzącym się z okresem właśnie świąt. A tutaj, będąc w temacie, dalej mamy też różne inne zapachy świec i wosków, ale tutaj też mamy fajną rzecz, to też chyba było w tamtym roku. To jest taka karuzela, którą nakłada się na świecę i ona pod wpływem tego ciepła, ona się tutaj kręci. Tutaj też mamy kominek oraz wosk zapachowy, wosk w takie różowo-czerwone róże. No i wosk też tutaj w kształcie serduszka, jest to miejsce na świeczkę, też taki bardzo ładnie wygląda w białym kolorze, więc też do każdego pomieszczenia będzie pasował. No i tutaj mamy też woski lawendowy i waniliowy. Lawendowy miałam, bardzo fajnie pachnie, taki jest mocny, intensywny ten zapach, więc też nie potrzeba jakby za każdym razem po odpaleniu zmieniać tego jednego kawałeczka wosku, tylko on spokojnie wystarcza na kilka użyć, więc to też jest fajne w tych woskach, że jedna ta kostka nie jest jakby jednorazowa, tylko ten zapach jest na tyle intensywny, że możemy, nie wiem, 4 razy odpalić ten sam wosk i on dalej bardzo ładnie pachnie. Waniliowego nie używałam, ale używałam też wosku kurczę, bawełny, czyli ta świeca, która jest tutaj, to tego wosku używałam i jeszcze całkiem niedawno kupiłam sobie żurawinę z czymś, nie pamiętam z czym, ale też bardzo ładnie pachnie. One wszystkie są bardzo intensywne, naprawdę tak samo się utrzymują, także ja Wam gorąco polecam, bo za tą cenę naprawdę, naprawdę są warte swojej ceny. Także jeśli lubicie używać kominków i wosków, to ja Wam gorąco polecam te woski. One dodatkowo są zapakowane w pudełko, więc to też nam się później nie kruszy, nie rozsypuje nigdzie, tylko cały czas mamy w tym pudełku, możemy przechowywać i naprawdę bardzo fajnie to się sprawdza. Świeczki też są po 20 zł, więc też fajna cena. I tutaj mamy już więcej zapachów, bo mamy wanilię, mamy bawełnę, mamy jaśmin, mamy lawendę i mamy właśnie te, to jest chyba ten, co ja mam, tak mi się wydaje, ten wosk, bo tu jest wild berries, czyli dzikie jagody,
Chociaż nie, chyba ja mam jednak inny jeszcze zapach. Na następnej stronie mamy taki słodki kubek w kształcie pierniczka, w kształcie takiego właśnie piernikowego ciastka trochę. Tutaj mamy taki notatnik na magnesie, który możemy przyczepić na lodówkę i na przykład robić listy zakupów razem z ołówkiem. I tutaj też jest miejsce na ten ołówek, także naprawdę fajny taki zestaw, bo wszystko mamy w jednym miejscu, nic nam się nie gubi. No a tutaj mamy dla mamy i córki, mamy fartuszki też w kształcie tych pierników i ciasteczek. Też w spoko cenach, 40 i 35 zł, także uważam, że naprawdę to jest spoko cena. No a tutaj mamy taki bieżniczek na stół. Jest to ten sam motyw i ten sam kolor, który był ten chodniczek pod choinkę, więc też jeśli chcemy na przykład mieć czerwone dodatki, to tutaj możemy sobie taki komplet stworzyć z właśnie tego chodniczka pod choinkę plus ten bieżnik i jeszcze dwie podkładki pod talerz. Także też fajnie. Tutaj są jakieś gwiazdki dekoracyjne. 18 dekoracyjnych gwiazdek w kolorze złote i srebra, ażeby sobie położyć na stół. No, okej. Lampka LED, okrągła, tutaj z takimi dziurkami, żeby dawało takie światło. 45 zł, spoko cena. A tutaj mamy świecznik brokatowy, też z wyciętymi gwiazdkami. Tutaj ma też, widzę, takie małe nóżki, więc też można postawić gdzieś, nie będzie bezpośrednio dotykało na przykład do stołu. Jak mamy jakiś taki stół, którego nie chcemy zniszczyć, bo czasami od ciepła potrafią się robić takie plamy, no to tutaj to też jest fajne. A tutaj już widzę, że zaczynają nam się kosmetyki. No i tutaj mamy perfumetki za 13 zł. Czerwone ceny. Przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów, czyli tutaj jeśli zakupimy dwa dowolne, to mamy te ceny właśnie na czerwono. Czyli perfumetki po 13, balsamy perfumowane 11, torebki prezentowe 4 zł. Szminka Ultra Beauty w trzech odcieniach, też takich, można powiedzieć, mocniejszych, takich bardziej na właśnie wieczory wigilijne. Tutaj jest czerwony, jest taki różowy, tylko to jest vintage pink, więc on nie jest taki mocny, tylko on jest taki trochę przygaszony, taki brudny róż. No i też klasycznie pojawia nam się taki nudo brudny beż. Coś, co ja lubię osobiście używać. Lakier do paznokci Ultra Color, też w trzech podobnych odcieniach do tych szminek za 10 zł. I maseczki to są chyba maseczki w płacie. Nie, ta jest peel off. Jedna jest tylko peel off, czyli to są takie zwykłe. Myślałam, że one są w płacie. Podobne może były kiedyś w płacie. One są za 6 zł, ale używałam którąś z tych, nie pamiętam którą. Chyba nawilżającą. To jest ta. To one też się fajnie sprawdzały. O, tutaj mamy olejek kojący eliksir do ust z olejkiem konopnym za 20 zł, albo te bąblowe płyny do kąpieli. O, jest też moja ulubiona maseczka do twarzy nawilżająca ze śródziemnomorską oliwą z oliwek. Bardzo ją lubię, bardzo Wam polecam i też jest w fajnej cenie. Tutaj też mamy, widzę, że zestawy. Lawendowy zestaw. A tutaj pojedyncze są kosmetyki, żel, krem do rąk i mgiełka. A tutaj jest dziecięcy zestaw. To jest chyba szampon i spray ułatwiający rozczesywanie włosów. Kremowy żel pod prysznic i mydło w płynie. Tutaj tak samo, tylko że inny zapach. A tutaj mamy zmienione na mgiełkę zapachową. A tutaj mamy perfumy. Trzy zapachy. Ten Summer White, Scent Mix. A tutaj jest męski scent. No, bardzo fajne są te perfumy. Bardzo mi się podobają.
te Individual Blue, te niebieskie też są fajne, bo są lżejsze. Te strongi są takie mocniejsze, ale to jest lżejsze. I tutaj mamy 100 ml za 28 zł, więc też fajnie. Jeszcze z męskich to jest tutaj Avon Pure. To jest już 75 ml w tej samej cenie co Individual Blue. Dwa zapachy purblanki i tutaj mamy Soft Musk i Mari. Na tej stronie już mamy produkty do paznokci i do makijażu. Mamy tutaj takie fajne połączenie w zestawy, czyli mamy bazę, czy to jest top? Baza pod lakier i lakier. Tutaj mamy top i lakier. Tutaj mamy zestaw pilniczków i lakier. I mamy spray przyspieszający wysychanie i lakier. I każdy ten zestaw jest, są do wyboru trzy kolory lakierów. Następnie tutaj mamy zestaw takiej pomadki. To jest pomadka i róż dwa w jednym oraz konturówka do oczu z serii Color Trend. Tutaj mamy konturówkę do oczu i pachnący błyszczyk do ust, albo na przykład korektor w sztyfcie i puder prasowany. To też jest fajny zestaw. No i tutaj mamy bazę pod makijaż i spray taki utrwalający. A tutaj mamy coś dla dzieci, czyli szczotka do włosów i kosmetyczka z jeżykiem. Tutaj z serii Planet Spa jest oczyszczający płyn do mycia twarzy, intensywnie oczyszczające mleczko peel-off. To też jest fajny zestaw dla faceta, dlatego że te kosmetyki pachną tak męsko, więc też bardzo fajny zestaw jest, jeśli na przykład chcemy facetowi kupić coś takiego, bo na pewno nie będzie niezadowolony z zapachu. Tutaj zestaw pielęgnacji paznokci, akcesoria do obcinania i tak dalej. Tutaj mamy olejek do ciała i kremowy żel pod prysznic. A tutaj mamy zestaw z serii Enew. No i mamy do wyboru maseczkę w trzech wariantach i serum z proteinolem. Następnie tutaj z serii OxyPure jest zestaw takiej pianki oczyszczającej do twarzy i kremu na dzień. A tutaj mamy zestaw już kremu na noc i kremu na dzień z tej serii. Dalej przechodzimy i mamy zapachy. Tutaj też jest mnóstwo zapachów i to są też na tej stronie mamy oddzielne zapachy, a na tej stronie mamy też połączone właściwie w zestawy. Tutaj mamy zestawy Nuxa. To są takie zestawy, które nadają się idealnie na prezent, dlatego że one wyglądają tak elegancko, mają te złote opakowania. Także jeśli chcemy komuś sprawić taki ładny prezent, który będzie się fajnie sprawdził, który będzie fajnie wyglądał też na przykład na toaletce czy gdzieś na półce, to też to jest fajna opcja. Tutaj mamy też jakieś zestawy do depilacji. Mamy maszynkę, mamy tutaj też depilator, a tutaj mamy masażer i maseczkę do twarzy. No i tutaj mamy też całą serię Planet Spa, taką rewitalizującą. Tutaj mamy już taką droższą serię Eniu, przeciwzmarszczkowy krem pod oczy do skóry wrażliwej i serum z proteinolem, a tutaj mamy serum z proteinolem i krem taki odmładzający z proteinolem. Tutaj też mamy zestaw z muślinową ściereczką. Mamy tutaj w zestawie rozświetlający tonik do twarzy i serum do twarzy. To jest z witaminą C i do tego muślinowa ściereczka do oczyszczenia twarzy. Też bardzo fajny zestaw. Uważam, że ta cena też jest bardzo atrakcyjna. Następnie mamy rozświetlający tonik do twarzy oraz krem nawilżający ze SPF-em 50, też z tej serii z witaminą C. A tutaj mamy już takie dekoracyjne bardziej rzeczy, czyli naklejki na okno, na szybę, czy też na lustro możemy sobie spokojnie nakleić. Tutaj mamy głośnik Bluetooth, który ma też trzy ustawienia światła, które mamy tutaj pokazane na zdjęciach. Tutaj też mamy taką kulę dyskotekową do podłączenia do wejścia USB. Zestaw
zestaw, właśnie, znaczy oddzielnie, ale możemy sobie stworzyć cały zestaw. Czapkę, szalik i rękawiczki, albo też mamy tutaj oddzielnie dwie pary rękawiczek, czarne i beżowe. Następnie mamy taki zestaw czapki oraz takiego szalika z kieszeniami. Kojarzy mi się to z takimi jakby starymi czasami. Kiedyś pamiętam, że takie rzeczy były. Albo rękawiczki na sznurku, żeby się nie zgubiły. Tutaj mamy męski szalik, zegarek, kosmetyczka i też taki wielofunkcyjny długopis. Tutaj mamy jakiś tam rysik, uchwyt na telefon, linijka i tak dalej. A tutaj mamy dla dzieci akcesoria, piżamki, kubeczki, jakieś skarpetki. Ten kubeczek jest słodki. W ogóle lubię w tej serii takiej, w tym okresie takim świątecznym, te wszystkie takie słodkie kubeczki wyglądają naprawdę bardzo fajnie. O, a tutaj mamy zestaw też i dla dziecka, i dla osoby dorosłej w kolorze takim beżowym, jaśniutkim. Też bardzo fajnie. Tutaj mamy zestaw czapka i rękawiczki. To jest dziecięca za 70 zł, a damskie mamy oddzielnie. No i tutaj mamy już ubrania i biżuterię. Tutaj mamy taki zestaw i pierścionek jeszcze oddzielnie z perełką i z taką gwiazdką, i ona ma tutaj niebieskie oczko, też bardzo fajnie wygląda. Sukienki i tutaj takie bardzo wyraziste naszyjnik i bransoletka. Tutaj też mamy zestaw 6 par kolczyków w złotym i czerwonym kolorze. To jest taki wieniec świąteczny. Jak ktoś też w temacie takich świąt bardzo chce wyglądać, to też coś takiego można sobie kupić. To chyba też było w tamtym roku, z tego co pamiętam. No i tutaj mamy bransoletki. Znowu zestaw kolczyków w takiej świątecznej odsłonie. Dalej tutaj też mamy biżuterię. Jakaś baletnica jest tutaj. Broszka baletnicy. Też bardzo fajnie wygląda. No i tutaj mamy 25-elementowy kalendarz adwentowy, czyli też możemy zamówić komuś na prezent już teraz na początku listopada, żeby po prostu był na grudzień, od 1 grudnia. Widzę, że tutaj też są takie dosyć ciekawe, takie spokojniejsze te biżuterie, nie są to jakieś takie typowo mocno kolorowe, tylko takie, które też można faktycznie zakładać na co dzień. Może nie choinki, no ale to choinki to bardziej w takim temacie typowo świątecznym, ale tutaj mamy jakieś śnieżynki, jakieś perełki, także tak wygląda dosyć ciekawie. No i 60 zł za 25 okienek, to uważam, że to jest naprawdę atrakcyjna cena, akurat jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy. Mamy tutaj w tym zestawie, tu patrzę, że jest napisane jeden łańcuszek do wszystkich zawieszek, 12 przywieszek i 12 par pasujących kolczyków, więc też bardzo fajnie. Podejrzewam, że pewnie w pierwszym czy drugim okienku pewnie pojawi się ten naszyjnik, żeby można było sobie nosić. I przechodzimy już do katalogu. W katalogu na pierwszej stronie mamy informacje o tym, jak zostać mistrzem prezentów, więc tutaj już katalog wchodzi bardzo w temat świąt. I tutaj przechodząc do pierwszych stron, na początku mamy torebki prezentowe i pudełka prezentowe i zestaw też jakichś etykiet prezentowych. Następnie tutaj mamy nowy zapach, jest to zapach Today, Tomorrow, Always, The Moment. I to jest taki fajny zapach, taki lżejszy, powiedziałabym, niż poprzednie wersje Today, Tomorrow, Always. To jest właśnie taki kwiatowy, lżejszy, taki przyjemniejszy zapach. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy męski zapach. Ten męski zapach jest taki mocniejszy, ale powiedziałabym, że też jest taki bardzo przyjemny, taki elegancki. Jest taki naprawdę wyczuwalny, ale też jest subtelny. Nie jest to taki nachalny zapach, a więc też jest bardzo fajny. No i tutaj przechodzimy już do takich
takich typowo już świątecznych kolekcji mamy tutaj balsam do ciała i to jest malina i czarna porzeczka. Tutaj też mamy o tym samym zapachu płyn do kąpieli, a tutaj mamy płyn do kąpieli o zapachu żurawiny i pomarańczy. One co roku pojawiają się, tylko że mają inne szaty graficzne. W tym roku te szaty graficzne są takie bardzo, bardzo takie stonowane, minimalistyczne, ale bardzo mi się podobają. Tutaj mamy moją ulubioną serię lakierów do paznokci, które bardzo lubię, bardzo dobrze się sprawdzają, dobrze się utrzymują na paznokciach, także ja te lakiery bardzo polecam wszystkim. I tutaj znowu mamy serię świąteczną, mamy zestaw kremów do dłoni. Mamy ten zestaw za 18 zł w pudełku, już w zestawie jest pudełko, także możemy komuś podarować na prezent. A tutaj mamy cały też taki... Całą taką serię kosmetyków też w takiej świątecznej odsłonie. No i mamy tutaj nawilżający balsam do ciała, mamy tutaj uniwersalny taki krem do twarzy, ciała i rąk, a tutaj mamy nawilżający balsam do ciała też, tylko że z pompką w większej wersji, i tutaj mamy balsam do ust. I te trzy kosmetyki są z olejem z awokado. A ten nie wiem, on chyba nie ma zapachu żadnego. Tutaj mamy kalendarze adwentowe, które pominę, ponieważ nie uważam, żeby było tam coś ciekawego w nich. Paletka cieni w takich złotych kolorach, złoto-brązowych kolorach i eyeliner, żeby stworzyć sobie taki elegancki look. Następnie z nowości mamy zapach goździków i akordów drzewnych. Powąchajmy sobie to, zobaczę jak pachnie. Tu jest chyba jeszcze też jakaś mandarynka. Bardzo delikatny zapach, albo ja nie czuję. Taki cieplutki, trochę słodkawy zapach, bardzo przyjemny, podoba mi się. Tutaj też mamy zestawy na prezenty. Tutaj też Wam zatrzymam się, żeby powiedzieć o takim czymś innym, co zazwyczaj nie pojawia się w katalogach, dlatego że tutaj mamy zestawy kosmetyków, ale które są dostępne od 1 do 7 listopada. I teraz tutaj mamy te kosmetyki od 1 do 7 listopada i tutaj mamy ten zapach, natomiast ten mamy od 1 grudnia do 7 grudnia. Więc w sumie nie wiem, bo to jest katalog listopadowy, a mamy tutaj cenę od grudnia. Może tutaj jest pomyłka w druku, chociaż nie, tutaj dalej też mamy to samo. Czyli co jest pokazane, że w następnym katalogu będzie taka cena? Czy jak? Bo w sumie to nie wiem. No, powiem Wam, że to mnie trochę zaskoczyło. Także nie bardzo wiem, jak to interpretować, bo generalnie my z katalogu tego można zamawiać w listopadzie, a w grudniu nie. No, jest ważne do 30 listopada, czyli tak jak zawsze. No, nie wiem. Dziwne to trochę, chyba że im się tutaj wkradł błąd i jest, że od 1 do 7 listopada. Tutaj jest bonus jak co katalog. Jeśli wydaliśmy 40 zł z katalogu, to któreś z tych rzeczy możemy wybrać sobie za tą czerwoną cenę, która tutaj jest. No i tutaj mamy na przykład zestaw men i tutaj mamy taki żel do mycia ciała i włosów i perfumy za 50 zł, albo sama perfuma za 40 zł. No i tak samo tutaj w przypadku tego zestawu, zestaw za 70, a perfumy za 50. Tutaj też dalej mamy zestawy kosmetyków na prezent. Tutaj mamy perfumetki za 11 zł, albo takie małe wersje perfum za 30 ml, 27 zł przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. Tutaj też są zestawy z serii Eniu. Tutaj mamy te kremy
dla 45+. Tylko że tutaj nie widzę, żeby było pudełko w zestawie. Tutaj jest oddzielnie, a nie jest zestaw. Możemy albo oddzielnie kupić sobie krem, albo zestaw za 80 zł z pudełkiem. Dobra. No i tutaj podobnie, tylko że zmieniają się ceny. Tutaj z nowości też są zapachy z serii Attraction i to jest seria Intense, czyli jakby stare zapachy w intensywnym, bardziej intensywnym zapachu. Co jest też bardzo fajne, dlatego że wiadomo, wtedy ten zapach dłużej się utrzymuje u nas na skórze. No i dzięki temu też jakby produkt się nie kończy tak szybko. Tutaj też mamy oferty na perfumy. Są to perfumy chyba w większych pojemnościach. Tak, tutaj mamy 100 ml i te zapachy, pierwszy, jeśli kupimy, to kosztuje 70 zł, a drugi możemy wybrać za 55,99. Pamiętam, że w tamtym katalogu była taka na te Eve Truth na pewno były te perfumy właśnie setka za 70 zł, ale nie było właśnie tej opcji jakby dobrania drugiego zapachu, a były w tej samej cenie, więc tutaj bardziej się opłaca nawet dwa te same sobie zamówić, bo wychodzi nam taniej za 100 ml niż w przypadku poprzedniego katalogu. Tutaj taka ciekawostka, ponieważ akurat to zapamiętałam z poprzedniego katalogu. Tutaj też mamy fajną cenę na kulki, te dezodoranty w kulce za 9 zł. Mamy tutaj 10 zapachów, także też jeśli ktoś lubi te kulki, to teraz jest fajna cena na nie. Tutaj chcę Wam powiedzieć troszkę o tych zapachach, a szczególnie o tym zapachu. Jeśli kojarzycie z Avonu ten Full Speed, nie wiem czy ja go teraz znajdę. On gdzieś tutaj był wcześniej, widziałam go. O tą serię, tylko że taki czarny z pomarańczowym czy czerwonym, on jest taki mocniejszy, słodkawy trochę. I ten zapach też jest bardzo podobny, ale ten zapach bardzo długo się utrzymuje. To jest naprawdę bardzo trwały zapach. I tutaj mamy za 100 ml za 38 zł, więc naprawdę fajnie. No i tutaj Persil, który jest takim też można powiedzieć klasykiem. To już jest taki bardziej taki zapach świeży, troszeczkę taki. Znaczy wyczuwalny, ale taki świeży, zdecydowanie bardziej stonowany od tego. No i tutaj też mamy 100 ml za 38 zł, więc to są naprawdę fajne, fajne promocje, fajne ceny za te perfumy. Tutaj też mamy męskie dezodoranty w kulce, też za tą samą cenę co damskie, czyli 8,99. Teraz też na promocji tutaj Avon poleca nam żel do stylizacji brwi. Podoba mi się to, że on jest dostępny w czterech odcieniach. Nie zazwyczaj tak jak było wcześniej w dwóch. Tutaj mamy cztery odcienie, więc od jasnych brwi po ciemne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jestem tylko też ciekawa, czy w przypadku tego brązu to nie jest taki rudy brąz, bo czasami bardzo, znaczy czasami zdarza się, że właśnie te brązy, one są rude. I tutaj brakuje jeszcze takiego pośredniego koloru pomiędzy brunette a soft black, czyli to był taki tak zwany black brown, że to jest taki nie do końca czarny i taki ciemny, ciemny brąz. Także tutaj z tym może być problem. Natomiast nie wiem, jak te kolory wyglądają na żywo, ponieważ nie miałam ich możliwości używać. Tutaj mamy fajne takie produkty do makijażu, które są też wygodne i są takie troszeczkę coś innego tutaj się dzieje. Mamy tutaj podwójny cień do powiek w płynie. No i mamy tutaj też taki aplikator i pędzelek. Aplikatorem nakładamy taką bazowy cień, a na w pędzelku tutaj mamy taki błyszczący już cień. I tutaj też możecie zobaczyć na tym rysunku, jest tak przedzielony na pół, gdzie jest trochę błysku,
a trochę właśnie tego koloru. To naprawdę bardzo ciekawie wygląda. No i na jakieś właśnie imprezy czy jakieś wyjścia można sobie dodać właśnie takiego błysku i mamy to jakby w jednym produkcie. Też możemy to ze sobą gdzieś wybrać, zabrać do kosmetyczki. Nie zajmuje to dużo miejsca, bo to nie jest paleta cieni, tylko taki malutki produkt, który przypomina właśnie pomadkę. I też w takiej samej wersji mamy produkt do ust. Jest to podwójna szminka w płynie. No i tutaj ona też ma to do siebie, że ma drobinki, więc te usta możemy mieć albo takie matowe, albo właśnie możemy mieć błyszczące i tutaj też na przykład tak jak widzę w przypadku tego koloru takiego różowego, on tutaj chyba ma taki trochę holograficzny efekt, więc też może to fajnie wyglądać na ustach. Tutaj też te panie, które są, to też mają właśnie te szminki również nałożone na usta, więc ten efekt tej czerwieni mi się podoba. A tutaj mamy kultowe perełki do makijażu twarzy. Ja ostatnio znowu polubiłam się z tymi perełkami brązującymi. Ja mam ten odcień medium tan. On bardzo fajnie, tak naturalnie, subtelnie wygląda na twarzy. Muszę Wam powiedzieć, że zapomniałam w sumie o tych perełkach, że one są takie fajne i teraz cały czas ich używam, także też Wam je polecam. Cena 30 zł jest jak najbardziej adekwatną ceną do tych perełek, dlatego że one starczają na bardzo, bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy fajną promkę na kredki i konturówki 1 plus 1, czyli jeśli kupimy jedną konturówkę za 12,99, to drugą dobieramy za 7,50, więc to też jest fajna cena. No i tutaj możemy sobie właśnie też łączyć. Mamy tutaj kredki do oczu i kredki do ust. Ja bardzo lubię odcień Blush Nude. On jest taki fajny, właśnie taki brudny różobrąz, jak ja to mówię. Bardzo fajny, mi się bardzo podoba. Ja Wam go bardzo, bardzo polecam. Tutaj też mamy fajne produkty do makijażu twarzy. Widzę, że coraz więcej takich rzeczy wchodzi. No i mamy na przykład tutaj róż, czego mi brakowało bardzo długo już w Avonie. Nie było takich fajnych produktów do twarzy. No i tutaj róż mamy w czterech odcieniach. Mamy taki odcień jasny różowy, tutaj mamy trochę taki cukierkowy różowy, tutaj mamy brzoskwiniowy i tutaj mamy taki ciemny róż. Dodatkowo mamy tutaj puder brązujący z drobinkami do wyboru. Możemy mieć albo właśnie matowy, albo taki błyszczący. Mamy też rozświetlacze, puder rozświetlający i też fajnie, bo mamy w czterech odcieniach, czyli taki złoty, mamy różowy, no i mamy też taki bardziej wpadający w brąz. To też jest fajne, bo do każdej karnacji możemy sobie dopasować odpowiedni jakby odcień dla nas. Tutaj też możemy sobie stworzyć zestawy. Zestaw taki kosztuje 45 zł i tutaj mamy już w pędzel w zestawie. Na przykład jeśli chcemy też komuś kupić na prezent, to też bardzo fajnie, bo mamy już gotowy zestaw, czyli mamy albo do wyboru bronzer, róż, albo rozświetlacz z właśnie pędzlem. Pędzle z Avonu też są bardzo fajne, ja Wam też je polecam. Ja już używam tyle lat i się z nimi absolutnie nic nie dzieje. Tutaj zatrzymam się na chwilę na tej stronie outletowej i chcę Wam wspomnieć o tym pojemniku na kosmetyki. Widzę, że on się tutaj pojawił. On ma taki fajny rose gold odcień. I powiem Wam, że jego wykonanie i kolor bardzo fajnie wyglądają na żywo. Fajnie się sprawdzają, właśnie takie idealne na pędzle. Z takich jeszcze fajniejszych rzeczy to tutaj maseczka do twarzy. Jest to kojąca maseczka z serii Planet Spa. No i te maseczki takie, ta jest akurat bąbelkowa do twarzy z algami. Też są bardzo fajne, też Wam polecam. Tutaj też już mamy serię taką typowo świąteczną na właśnie jakieś dodatki do prezentów czy prezenty. Mamy tutaj zestawy skarpet. Te skarpetki naprawdę fajnie się prezentują na żywo. Jak ktoś lubi dawać takie prezenty, to jak najbardziej polecam. Tutaj też mamy biżuterię. Bardzo dużo teraz biżuterii jest. Tutaj coś dla fanów kotów. Zegarki.
Tu coś mi się ominęło. Tu dalej mamy zegarki też, apaszki, torebki. Tutaj też mamy jakieś takie kosmetyczki. Ta jest całkiem fajna kosmetyczka i to jest taka duża kosmetyczka. Jakie ona ma wymiary? 20 cm długości, 13 wysokości i 7 cm szerokości. No to całkiem spora ta kosmetyczka. A tutaj też mamy świąteczne piżamki. Takie z długim rękawem albo z krótkim, czy też na ramionczka. Ta jest już taka troszeczkę bardziej elegancka, błyszcząca. No i one też, te kosztują 110, a ta 140. Tutaj też mamy fajny dyfuzor zapachowy, taki dekoracyjny. On też tutaj ma, zmienia kolory i też dodajemy sobie tutaj olejki do środka i on tak fajnie nam wydziela ten zapach. Bardzo fajnie to wygląda, tak. To jest coś innego, nie jakiś tam kominek, tylko właśnie tutaj mamy coś takiego innego i taki dyfuzor kosztuje 100 zł. Tutaj mamy też zestawy zapachowe, dwie świece plus dyfuzor w zapachach, które występują w Avonie, czyli jeśli ktoś lubi jakiś dany zapach, to może sobie również sprawić taki zestaw. Tutaj też zatrzymam się Wam na chwilę, żeby Wam powiedzieć o tej ofercie, która jest na drugi i trzeci produkt, czyli mamy pierwszy za 10 zł, 11 właściwie, drugi mamy minus 20, trzeci mamy minus 40. No i tak samo jest tutaj w przypadku produktów do stóp. Tutaj też już mamy serię do stóp, mamy tutaj cały zestaw z nowym jakby zapachem, który zawsze wchodzi co sezon. No i tutaj mamy taki drzewny też zapach. W tamtym roku chyba pamiętam, że była czekolada, to tamten był taki mocno, mocno taki słodki. A tutaj mamy serię Encanto i mamy zestawy. Zestawy każdy za 49 zł. No i tutaj na przykład ten zapach bardzo mi się podoba. Miałam ten właśnie tą wodę toaletową, bo chyba to jest woda toaletowa. Tak, bardzo ładnie pachnie, fajnie się utrzymuje. To jest seria Encanto Gorgeous. Bardzo, bardzo fajny. Ta seria to nie jest do końca mój zapach. On jest taki dosyć przyjemny, trochę słodkawy. Ten chyba miałam. Albo i może nie miałam. Nie wiem, ale z tych wszystkich ten mi najbardziej przypadł do gustu. Nie wiem jeszcze, nie używałam tego fioletowego, nigdy go nie wąchałam, więc nie wiem, ale ten jest bardzo fajny. To jest dla mnie taki jesienno-zimowy zapach, także ja Wam mogę go polecić, jeśli lubicie takie podobne perfumy, zapachy jak ja. No i tutaj dalej mamy zestawy też produktów do ciała. Też tutaj męskie są jakieś zestawy, tutaj też mamy zestawy takich produktów do właśnie do kąpieli w różnych zapachach. Tutaj też mamy zestaw dla dzieci, tutaj jest zestaw 4 produktów za 30 zł albo zestaw męski 5 produktów za 35 zł, czy też na przykład zestaw damski za 5 produktów też 35 zł. W tych są cenach, natomiast tutaj mamy cenę, że przy zakupie dowolnego produktu z katalogu możemy mieć za 30 zł te zestawy, co nam daje właśnie obniżkę. Natomiast jeśli byśmy niczego innego nie zamawiali, to 35 zł za któryś zestaw to też uważam, że jest bardzo fajna cena. No i tutaj mamy zestawy dla dzieci. Teraz widzę, że tutaj jest Frozen, Spider-Man, albo mamy tutaj lamę. Promocja na kremy z serii Avon Care. Mamy tutaj aż 7 kremów za 4,49 przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. Ta cena też obejmuje balsamy do ust. No i tutaj widzę, że z nowości, czyli z tej takiej serii świątecznej, jest krem z olejkiem z awokado właśnie w takiej specjalnej edycji świątecznej.
I tutaj mamy okazję na Black Friday. Kupuj i oszczędzaj. Korektor za 15 zł z serii Power Stay. To jest bardzo fajna cena. I też tutaj mamy podkład do twarzy za 40 zł. Ostatnio w katalogu chyba był za 45 zł, więc też spoko. Korektor zazwyczaj też kosztował coś około 20 zł, więc też uważam, że fajna cena. Następnie tutaj mamy Lux. Tutaj te ceny są mniej więcej podobne. No i mamy zapachy. 56 zł. I mamy tutaj Today, Tomorrow, Always. No to powiem Wam, że faktycznie są te zapachy w fajnych cenach. Też można z tego skorzystać. No i tutaj już takie te tańsze perfumy za 23 zł. Też fajnie. Tutaj mam produkt do włosów. Ten olejek jest bardzo fajny. Ja go już praktycznie całego zużyłam. To jest taki najnowszy olejek regenerujący, bo ten jest wcześniejszy, który był już bardzo długo w Avonie. Też jest dwufazowy taki olejek. To ten jest fajny, ale ten też nowy jest też naprawdę bardzo fajny. Polecam Wam go. No i tutaj mam maseczki w takich dużych opakowaniach. Tutaj mamy 375 ml za 23 zł. One też są ok. No i na ostatniej stronie mamy tutaj taki odmładzającą emulsję na noc. Ona tam jest z jakimś złotem. Emulsja na noc z protinolem, tak to się nazywa z tej serii Enyu. No powiem Wam, że dużo osób ją sobie poleca. Ja jej akurat nie używam, ale ode mnie dużo osób też zamawia tą emulsję i sobie chwalą, więc tutaj 23 zł za serię Enyu to jest bardzo fajna cena, także też... Myślę, że osobom właśnie w wieku 45 plus może się spodobać ten produkt. Przegląd katalogu już za nami. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się w tym miesiącu podobał katalog, czy znalazłyście coś ciekawego, co byście chcieli zamówić. Ja muszę powiedzieć, że jest kilka takich rzeczy, które faktycznie mi się podobają, co zresztą mogliście na przeglądzie usłyszeć. Jeśli Wam się filmik podoba, to zostawcie kciuka do góry. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!